Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Maniak. 22 września 2017 roku zadebiutuje specjalna edycja Wiedźmin, edycja rozszerzona w Steelbooku. Jest to edycja wydana specjalnie na dziesięciolecie serii. Tak, tak, dokładnie tak, bo 26 października 2007 roku do sklepów naszych trafił Wiedźmin. Wiedźmin w edycji kolekcjonerskiej lub zwykłej, która też była bardzo fajną edycją, zawierała instrukcję do gry, która była naprawdę dosyć gruba, fajny taki guide bardziej, poradnik do gry, Wiedźmin, opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, ścieżkę dźwiękową, no naprawdę bardzo fajna edycja. Nie wiem, czy ona też nie zawierała też nalepki. Tak więc 10 lat minęło od tej serii, CD Projekt Red w takim razie uczcił to, wydając co miesiąc poszczególną daną grę, czyli 3. Zaczynając oczywiście od jedynki, która zadebiutowała teraz. 20 października 2017 roku zadebiutuje druga część w cenie 59 zł. Trzecia wyjdzie na konsolę oraz na peceta w cenie 179 zł na peceta i 229 zł na konsolę 17 listopada i każda z tych edycji będzie zawierała Steelbook. Tak więc fajnie. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, jak podszedłem na półkę, patrzę na peceta, ale Steelbook jakby z Blu-raya. Więc tak dokładnie wielkość Steelbooka jest jak gry od PlayStation 4. Tak więc nie będzie źle, bo trójkę zamierzam kupić na czwórkę albo na łankę, jeszcze nie wiem, powiem wam szczerze, bo łanka troszkę kusi ładniejszą grafiką, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Dobra, tak więc, żeby nie przyciągać, otworzymy sobie. Tam nic pewnie nie ma, bo mam ładny steelbook po prostu oraz płytkę. Lekko sobie tutaj naderwę. Proszę bardzo, Wiedźmin kosztuje sugerowana cena 44,90. Proszę bardzo, wkładkę zdejmuję. No i mamy piękny, ładny steelbooczek. Bardzo proszę. I tak. Z drugiej strony prezentuje się nam tak. I mamy Wiedźmin, edycja rozszerzona, mamy klucz do pobrania, instalacja gry. Włóż płytę z gry Wiedźmin do napędu DVD. No proszę bardzo, z tego co widzę, to granie nie przypisuje się do żadnego Steama, do żadnego nic, z żadnych takich usług internetowych, więc po prostu wkładamy i instalujemy grę. Nie potrzebujemy mieć połączenia z internetem, tak jak dawniej, po prostu wkładamy płytkę i instalujemy, co moim zdaniem jest bardzo fajnym zagraniem. Wiadomo, kto chce, to będzie sobie taki tak ściągnie pirata, więc tutaj naprawdę nie trzeba zabezpieczać. Są dwie płyty oczywiście, Steelbook też jest do tego przeznaczony, że jest na dwie płyty. Szkoda, że w środku nie ma żadnej grafiki, no nic. No i tak, no mamy dysk pierwszy oraz dysk drugi. Tak więc by się po prostu prezentowało uczczenie dziesięciolecia serii Wiedźmina. Fajnie wydali talon za to 39 zł tam do znajomości, więc mała zniżka była. Steelbooczek jak najbardziej się przyda, w szczególności, że mniej więcej steelbooki chodzą w cenach po 50 zł. Tutaj już mamy grę, w szczególności, że mamy jak najbardziej, jak widzicie, tutaj wcześniejsze, no ale nie byłbym Polakiem, gdybym tego nie kupił po prostu. Tak więc zapraszam do zajrzenia, rozpakowania edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina. Prawy górny róg pokazuje wszystko element po elemencie. Mam pełną edycję razem z t-shirtem, więc warto
sobie zobaczyć. Następną część też rozpakujemy 20 października mniej więcej. Można się spodziewać edycji drugiej ze Spielbookiem. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, bo teraz wszyscy są w przeziębieniu. Hej, cześć!